Martyna, bardzo się cieszę, że Cię widzimy, szczególnie, że piękna okazja, bo premiera książki Pieniądze szczęście dają. No właśnie, bo przysłowie mówi inaczej, a jednak pieniądze szczęście dają, ale żeby dawały, to trzeba wykonać dużo pracy. Bo jak ktoś jest na początku tej swojej drogi, no to tak, może trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, może trzeba podjąć pewne ryzyko, żeby dopiero mówić, że jest okej, u mnie dobrze. Czy Ty pamiętasz swoje początki, wejście w ten dorosły świat? Co musiałaś zrobić, żeby stanąć finansowo dobrze na dwóch nogach? No powiem, że to jest bardzo kontrowersyjne hasło, to, że pieniądze szczęście dają, bo przecież przysłowie, jak powiedziałeś, mówi inaczej. I uważam, że robi to wiele krzywdy, szczególnie kobietom. Wmawianie, że w ogóle nie rozmawiajmy o pieniądzach, bo po co? Oczywiście ustalmy, znam wiele osób, które mają mnóstwo pieniędzy, ale nie mają szczęścia. Więc to nie jest tak, że dzięki pieniądzom można mieć szczęście, ale dzięki temu, co z nimi robimy, w dużej mierze tak. Ja jako młoda dziewczyna bardzo, przyznaję, chciałam mieć pieniądze. Bardzo mi zależało na tym, dlaczego. Dlatego, że oznaczało to wolność. To hasło freedom mi towarzyszy i jest dla mnie szalenie ważne, ponieważ ja po prostu wiedziałam, że mam pomysł, jak te pieniądze wydać. No, chociażby moja działalność fundacyjna. Yes. Tak? No, nie da się pomagać bez pieniędzy. I to daje mi wielką satysfakcję w życiu. Więc bardzo wcześnie zaczęłam pracować, bardzo wcześnie zaczęłam odkładać pieniądze, bardzo wcześnie planowałam, co zrobię i w jakim miejscu chcę być, ale jedno też chciałabym powiedzieć wyraźnie. Nie podejmuję i nie podejmowałam pracy i wyzwań zawodowych w związku z tym, jakie mogę dostać wynagrodzenie, tylko i wyłącznie. Często obserwując tych, którzy mają wysokie środki do życia, my zapominamy, że te pieniądze nie biorą się znikąd, że po prostu trzeba po nie sięgnąć i ciężką pracą na to zarobić. Czy Ty uczysz na przykład Marysię właśnie, że pieniądze nie spadają z nieba i że od najmłodszych lat można robić małe rzeczy, by sobie dokładać i by mieć kolejne właśnie jakieś tam kieszonkowe? Absolutnie tak. I moja córka ma jedno konto takie na wydatki, gdzie przelewam jej kieszonkowe i ona umie zaoszczędzić z tego kieszonkowego. I ma drugie konto oszczędnościowe, więc jakby już to wprowadziłyśmy. Kiedyś to był po prostu tak wielki słoik schowany w szafie z pieniędzmi, na przykład, które dostaję od dziadków. No, dziadkowie mi trochę psują koncepcję, bo ją strasznie rozpieszczają. Ale ona, rola dziadków. Nie, ale ona bardzo mądrze te pieniądze wydaje, na szczęście, tak? To nie jest tak, że wydaje je na tak zwane głupoty, tylko wydaje na rzeczy, które sprawiają na przykład, że może lepiej realizować swoje pasje, tak? Odkłada na aparat fotograficzny, odkłada na jakiś zestaw do rysowania, bo jest zapaloną artystką, więc ja jestem spokojna o to, muszę powiedzieć.